Tutaj będą dwa pierwsze koncerty i faktycznie to będzie podwodny świat, który będzie się zmieniał na inne żywioły, bo na wodzie się nie zatrzymamy, mimo że jest to akwaria. Jak zobaczyłam dzisiaj tą, jak to się nazywa? Zajawkę. Zajawkę. Się załamałam. Ja wychodzę na kompletnie rozhisteryzowaną, jak emocjonalną wariatkę po prostu. Bo ja na przykład nie chciałabym, żeby moja piosenka, nie wiem, Nie daj się, była używana w kontekście na przykład ktoś, nie wiem, jakiejś kampanii pronarkotykowej. Nie daj się, idź paj! Woo! To da. No to jest twoja ramówka po prostu. Na sam koniec wyskoczyłaś nam tutaj z piosenką Chcecie coraz więcej. Trasa jest ogłoszona, bilety już tak naprawdę wskakują, daty są podane, dlatego nie mogę też inaczej rozpocząć tego, jako po prostu od złożenia serdecznych gratulacji. Co teraz czujesz? No, jestem bardzo podekscytowana, ale przede wszystkim też zmobilizowana do pracy. Ruszyła sprzedaż biletów, czyli już nie ma odwrotu. Już tylko i wyłącznie jest droga do przodu. Nie możemy się zawrócić, choćbyśmy chcieli, powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć Z. Pierwsze daty to jest 7-8 października. Tutaj, w tej wielkiej hali, będzie spektakularne show i tylko na takich i wyłącznie halach i miejscach chcę, żeby wybrzmiała moja trasa. Nie mam żadnych półśrodków, nie idę na żadne ustępstwa. Chcę, żeby ludzie wszędzie, zawsze widzieli tak samo wspaniałe show, które przygotujemy dla nich. Dlatego taki obiekt i też dlatego taka ilość biletów ograniczona, by mimo tego rozmachu czuć intymność, bo ten koncert będzie wyjątkowy. Na jakim etapie jesteście? Na bardzo dobrym etapie. Mamy zbudowaną scenę, mamy wybranych tancerzy, mamy reżysera, kręcimy teraz wizualizację, kończymy szykować kostiumy, za chwilę będziemy już trenować na sali. Widziałem, jak spotkałaś się z artystą, który przygotowywał ci scenę i to była, ja tak zrozumiałem, muszla, taka ze schodami schodzącymi, czyli rozumiem, że to całe studio, bo ta trasa będzie tutaj, przemieni się w całkiem inne uniwersum. Tutaj będą dwa pierwsze koncerty i faktycznie to będzie podwodny świat, który będzie się zmieniał na inne żywioły, bo na wodzie się nie zatrzymamy, mimo że jest akwaria. Czy dobrze gdzieś tam tropię, że będzie koncert podzielony po prostu na segmenty? Oczywiście, ja mam zawsze taką, przyświeca mi taka idea, żeby każdy mój koncert był opowieścią, był musicalem, był historią opowiedzianą, z której poza muzyką każdy może coś jeszcze wynieść dla siebie. Więc segmenty są bardzo ważne, bo to są etapy, które trzeba, tak jak w życiu, przejść. Wyciągnąć z nich lekcje albo nie, potknąć się, zatrzymać, cofnąć albo właśnie iść do przodu. Ja Duda postanowiłem dwie rzeczy tak naprawdę dzisiaj. Pierwsza rzecz jest taka, będę oglądał reality i drugie moje postanowienie, przyjdę na koncert. I dlatego teraz odnośnie tego reality chcę się zapytać. Jak zobaczyłam dzisiaj tą, jak to się nazywa? Zajawkę. Zajawkę. Ja się załamałam. Ja wychodzę na kompletnie rozhisteryzowaną, jak emocjonalną wariatkę po prostu. I dlatego to reality show po prostu już wiemy, że się będzie oglądało, come on. Super, no. To teraz odnośnie tego reality Doda. Czego ty najbardziej się nauczyłaś o sobie podczas kręcenia tego konkretnie reality? To ciężko powiedzieć, bo pierwszy raz tak naprawdę chyba w historii polskiego show biznesu jest taki moment, że ludzie mogą być interaktywną częścią na żywo, czyli my cały czas kręcimy to reality, cały czas są tu kamery i my tak naprawdę jesteśmy nawet nie w połowie. My skończymy to reality kręcić dopiero w pierwszy dzień koncertu, czyli właśnie 7 października. Więc zadaj mi to pytanie po pierwszym koncercie, czego się nauczyłam. Na pewno to zrobię, a pytanie teraz kolejne. Wiesz, że lubię bardzo proste pytania. Czy jesteś po prostu zmęczona? Nie, nie jestem zmęczona. Nie jestem zmęczona, jestem, jeżeli chodzi o moją pracę, o kwestie zawodowe, to one mi dają na ten moment bardzo dużo szczęścia, bardzo dużo odskoczni, wielką taką satysfakcję, nadzieję i dużo radości. Ja podczas zajawki przeczytałem opis tego wydarzenia i było, że wybrzmi cała akwaria razem z piosenkami z reedycji. Także fani na pewno będą oglądali ten wywiad.
kiedy mniej więcej nowa muza od Dody? Mamy już muzę zrobioną, tylko pisaliśmy ostatnio teksty. Nagrywamy te utwory krok po kroku, a jak wiemy, ja codziennie jestem na planie reality, więc też ciężko się strzelić. Natomiast jest to logiczne i oczywiste, że reedycja wyjdzie na pewno przed pierwszym koncertem, tak żeby ludzie, którzy już na tym koncercie będą, my mogli znać te piosenki. I na sam koniec Doda, tak, zawsze na koniec ja lubię lifestyle'owo, ale bardzo krótko, bo bardzo szanuję Cię jako profesjonalistkę, jako artystkę. Wiem, że jesteś bacznym obserwatorem show biznesu i wiem, postawię tezę, że interesowała Cię ta sprawa, ale chciałem się zapytać o sprawę praw autorskich użytych w materiale Stanowskiego piosenki Edyty Bartosiewicz. I chciałem się zapytać... Ja nie widziałam tego materiału. Trzygodzinny materiał o Natalii Janoszek, Krzysztof Stanowski użył jako takich przerywników jednej linijki piosenki Edyty Bartosiewicz Skłamałam i ona wydała oświadczenie i powiedziała: nie zgadzam się na to, żeby w tym kontekście ta piosenka została użyta, bo to jest nagonka na dziewczynę, która może sobie coś zrobić. I ciebie jako artystki, czy ty też gdybyś zauważyła swoją jakąś piosenkę w takim kontekście, który by ci się nie podobał, dałabyś swoje weto? Oczywiście, że tak. Uważam, że każda osoba, która robi taki program, bądź co bądź ukierunkowany na takie, a nie inne emocje, musi się zapytać twórcy piosenki, a jest nią Edyta Bartosiewicz, czy sobie życzy, żeby jej piosenka była w takim kontekście. Bo ja na przykład nie chciałabym, żeby moja piosenka, nie wiem, Nie daj się, była używana w kontekście na przykład ktoś, nie wiem, jakiejś kampanii pronarkotykowej. Nie daj się iść, paj! Woo! Więc wiesz, no każdy ma prawo jako twórca swojej piosenki absolutnie bronić swojej twórczości i przede wszystkim wiedzieć, do jakiego kontekstu będzie użyta. Więc Krzysztof powinien się zapytać jej, uzyskać na to zgodę i już. Doda, ja najbardziej na koncertach Aquaria Show czekam na piosenkę No Rush, bo tego dzisiaj nigdy nie mówiłem, że to jest moja ulubiona. Coś mi mówi podskórnie, że... Teraz pytają o moją markę. Doda Du. No i na początku września, co to będzie? No, to jest coś, co bardzo też mi otwiera serce, bo bardzo długo nad tym pracowałam, jeszcze zanim uzyskałam wsparcie dookoła różnych profesjonalistów, to pracowałam nad swoimi własnymi suplementami, nad swoimi kosmetykami, nad swoimi perfumami. No i marka Doda Du mieści w sobie, Doda Woda, mieści w sobie, Aquaria Bitches, ciągle same the same, mieści w sobie wszystkie te rzeczy, które moi fani od zawsze bardzo chcą, czyli właśnie perfumy, które pojawią się w tym roku lub na początku przyszłego, suplementy, o które suszą mi głowę, a naprawdę niełatwo było ściągać z zagranicy różne rzeczy, tych, których w Polsce nie było, te, które sama ja biorę, w kompozycjach, które mi one pomagają. No, na przykład jest suplement, który nazywam sennym nokautem. Okay. Why? No bo po prostu nie zdążysz czytać ulotki, już zaśniesz. Ja wiem, że to jest dosyć duży problem, jeżeli chodzi o nerwowość w tych czasach i przestymulowanie i w ogóle, wiesz, te emocje, sama też ich doświadczam. Sen jest niezwykle istotny, więc to są takie rzeczy, których na polskim rynku nie ma, więc no w sumie już dawno powinnam była to zrobić, a nigdy się na tym nie zastanawiałam, więc w końcu zaczęłam i cieszę się z tej marki. Także Doda, powodzenia w tych wszystkich rzeczach, o których sobie dzisiaj porozmawialiśmy. To zawsze przyjemność. By the way, 250 000 naszego wywiadu kanapowego zaraz styknie. Tak? I do którego? Tego drugiego? Tego drugiego. I do dzisiaj dostaję komplementy na jego temat. Rewelacja. A ja ci dałam kolejny komplement, że bardzo ładnie wyglądasz z tymi włosami krótkimi. Mam komplement od Dody. Jest. Kończymy. Dzięki wielkie.